Kolejne wyróżnienie dla lewego. Nie zatrzymuje się Robert Lewandowski, najlepszy w plebiscycie, The Guardian, na piłkarza 2020 roku. Robert Lewandowski, wybrany tydzień temu najlepszym piłkarzem na świecie w plebiscycie FIFA, zwyciężył również w dorocznej ankiecie prestiżowego brytyjskiego dziennika, The Guardian. Polak wyprzedził Argentyńczyka Lionela Messiego oraz Portugalczyka Cristiano Ronaldo. Głosowało 241 osób z 71 krajów, między innymi. Obecni i byli zawodnicy, wśród nich Cesc Fabregas czy Zé Roberto i Jorginho. Aż 83% umieściło Lewandowskiego na pierwszym miejscu. Napastnik Bayernu Monachium wyprzedził Messiego Barcelona, Ronaldo Juventus Turyn, Kevina De Bruyne Manchester City, Sadio Mane Liverpool i Erlinga Haalanda Borussia Dortmund. Rok temu Lewandowski był siódmy, a w ankiecie The Guardian triumfował Messi. Inni zawodnicy Bayernu uplasowali się w plebiscycie 2020 na pozycjach 11. Joshua Kimmich 14. Thomas Müller 15. Manuel Neuer 16. Serge Gnabry i tak dalej. Łącznie jest ich 10, poza Lewandowskim. Na liście zawierającej 100 nazwisk nie było za to więcej polskich zawodników. Ponad dwa tygodnie temu kobiecy plebiscyt The Guardian wygrała Duncan Pernille Harder Chelsea. Ewa Pajor Wolfsburg zajęła 27. miejsce. Niedawno Lewandowski zwyciężył w plebiscycie FIFA na piłkarza roku. Został pierwszym Polakiem, który otrzymał to wyróżnienie. W finałowej trójce okazał się lepszy od sław futbolu, Ronaldo i Messiego. 32-letni Lewandowski okazał się najlepszy we wszystkich czterech głosujących grupach, najbardziej zdecydowanie wśród mediów, za co otrzymał łącznie maksymalną liczbę punktów 52, 4 razy po 13. Drugie miejsce zajął Ronaldo 38, a trzecie Messi 35. W poprzednim sezonie polski piłkarz z Bayernem triumfował w Lidze Mistrzów, niemieckiej Ekstraklasie i Pucharze Niemiec, a w każdych z tych rozgrywek był najlepszym strzelcem. W Bundeslidze zdobył 34 bramki, w LM 15, zaś w Pucharze Niemiec 6. W sezonie 2020-2021 też imponuje skutecznością. Po 13 kolejkach Bundesligi ma 17 goli i jest na czele klasyfikacji strzelców. W Champions League zdobył na razie 3 bramki.